Siemano ludziska, z tej strony Sprytny i witam was w Pagopeningu. Dawno nie było Pagopeningu na moim kanale, dlatego postanowiłem, iż nagram taki odcinek. Także zabieramy się za otwieranie paczek, w których m.in. do trafienia Santi Cazorla i Benatia Szkoda. Wielka szkoda, ale to tylko i wyłącznie wina EA, z tego powodu, że chciałem polować na Cristiano Ronaldo i Ibrahimowicza. No ale dziś od godziny chyba 10, 11 do 21 niemalże serwery EA były niedostępne. Brawo dwa nich, co dwie godziny zmieniali zdanie na Facebooku, że serwery będą dostępne o tej. Aż dopiero włączyli je o godzinie 21. Kiedy to było? Był to środa to była, bo wy będziecie oglądać ten materiał zapewne w czwartek. Dlatego, no niestety, polowania na Cristiano Ronaldo nie będzie, ale będziemy starać się trafić inne informy. No to co, przechodzimy od razu do sklepu i otwieramy paczki za 7,5 tysiąca monet, bo tych za 25 tysięcy się nie opłaca. No to samo mam w paczce za 7,5 tysiąca, no faktem, że nie ma tam samych zawodników, ale szanse na trafienie kogoś dobrego myślę, że są identyczne. No to co, zaczynamy. Pierwsza paczuszka, 7,5 tysiąca przed nami. Myślę, że otworzymy takich paczek no kilka. Zobaczymy, ile też mam miejsca na liście transferowej i w ogóle w klubie. Dwóch całkiem przyzwoitych zawodników. Nie wiem, czy Moreno jest cokolwiek warty. No mam nadzieję, że tak, choć najlepszym obrońcą lewym z BPL nie jest. To samo mogę powiedzieć o Van der Wielu, choć liga francuska, no to liga troszeczkę uboższa w zawodników. Origi, całkiem dobry zawodnik, no popisał się na mistrzostwach świata jako młody, bardzo zdolny zawodnik z Holandii. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o dobrych zawodników w tej paczce. Spójrzmy, co mamy dalej. No, nic ciekawego, także to była pierwsza paczka. Za moment otworzymy sobie kolejną, drugą. Zgodnie z obietnicą 7,5 tysiąca wydane po raz drugi. Być może tutaj będzie nieco więcej szczęścia, choć dwóch złotych świecących się zawodników w paczce to naprawdę, jak widzicie sami, nieraz cud, a nieraz po prostu łód szczęścia. Teraz kontrakty, no tak. Naprawdę pragnę mieć kontrakty, to najważniejsze, co tutaj w tym openingu miało być. Ach. No mogliby chociaż w ogóle wynagrodzić to jakąś użytkownikom FIFA World za to, że no praktycznie cały dzień gra była niedostępna, no ale oni mają to gdzieś, kolejne trafy. No i będę musiał po prostu wysłać zawodników na listę transferową, bo nic innego z nimi zrobić nie mogę. No i tak nie są pewnie warci więcej niż 500 końców, no ale dobre i to. Za moment paczka numer 3, no nie poddaję się, będę cały czas starał się choć jednego dobrego zawodnika utrafić. Zbliżają się święta, więc prezent świąteczny od EA również mógłby być mile widziany, oczywiście w postaci dobrego zawodnika. Ten czy będzie w paczce numer 3? No mogę powiedzieć, że tak, i powiem wam, że jestem zdziwiony, bo zawsze Pedro był prawym skrzydłowym i do tej pory wydaje mi się, że również na tej stronie pojawia się na boisku. No ale tutaj mamy go w formacji 3-4-3 na lewym skrzydle. Całkiem ciekawa opcja, być może będzie on przeze mnie wypróbowany w moim składzie z Ligi Hiszpańskiej. Także wysyłam go do klubu, no i mamy w końcu jakąś, jakby nie patrzeć, dobrą kartę, no bo overall powyżej 82. Mamy również Gabiego, no ale jego statystyki jakoś powalające nie są, a w dalszej części tej paczuszki Kamerun, stroje tego zespołu, no wątpię, aby były cokolwiek warte, ale w zespole również nie są mi do niczego potrzebne, także to była paczka numer 3. No nie powiem, że to miałby być jakiś prezent świąteczny od EA, dlatego będę próbował dalej. Po numerze 3 mamy numer 4, a więc czwarta paczka. Monety cały czas są przeze mnie wydawane, no ale mam ich dosyć sporo. Udało mi się wielu zawodników sprzedać. Arango. Arango, były gracz z Bundesligi, no tym razem zawodnik ligi, nie wiem, czy meksykańskiej, być może tak, no wątpię, chociażby w tej formacji 4-1-2-1-2 byłby cokolwiek warty, no postaram się go sprzedać, choć myślę, że jego cena to max i jeszcze raz to powtórzę, max jakieś 700 końców, no ale cóż.
Próbować zawsze warto. Kolejna niezbyt udana paczka, tak więc EA cały czas ma moje prośby gdzieś, to co? Może teraz ich troszeczkę potrolujemy, troszeczkę pojedziemy po EA, a wtedy może wystraszona da nam kogoś dobrego. A więc tak delikatnie, tak subtelnie, a zarazem dyskretnie, EA, mam cię w dupie. Jeżeli to zadziała, to nie wiem, co za moment zrobię. Paczka numer 5. Jej też mam mnie w dupie. Także nie warto w ten sposób traktować kanadyjski zespół złożony z ludzi, którzy, nie wiem, czy wiedzą, jak dbać o serwery, kiedy te naprawdę szwankują. To co, że ta gra jest darmowa, ale serwery również nawalają w grze, za którą się płaci. Mam na myśli tutaj FIFA 15 albo 14, w którą miałem przyjemność grać. Paczka do dupy, tak jak i cała w ogóle ta dzisiejsza zabawa w otwieranie paczek, choć jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze będzie szansa na zdobycie kogoś dobrego. Nie wyszło trollowanie jej, nie wyszło również wulgarne traktowanie, oczywiście jeżeli słowo dupa można nazwać wulgaryzmem, także teraz może tak błagalnie, tak inaczej. Jej, kocham cię, daj mi kogoś dobrego. Yeah. Oj, chyba ten odcinek lekko psychiczny będzie. Paczka jeszcze gorsza od poprzedniej, w dodatku, jakby nie patrzeć, mamy Camp Nou, mamy również stroje kogo? Węgrów? Tak jest, także bardzo, bardzo słabo. Była to przedostatnia paczka, za moment otworzymy ostatnią, i ten pack opening będzie zakończony, bo nie ma sensu otwierać tak słabych paczek, być może następnym razem będziemy mieli nieco więcej szczęścia. Definitywnie ostatnia paczka w tym odcinku i jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcecie więcej pack openingów, jeżeli w ogóle to Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, zapraszam również na mój fanpage na Facebooku, i ponownie, nic ciekawego w paczce, mamy stroje Atletico Madryt, te wyślemy do klubu, potem się je sprzedam, teraz miejsca na liście transferowej jakby nie patrzeć nie mam. Także jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się i mam nadzieję, że wasze szczęście w paczkach będzie znacznie większe i lepsze, tego wam właśnie życzę, do usłyszenia, trzymajcie się.